Witam serdecznie. Debiutant na gali Gromda, co ustaliliśmy przed chwilą. No i co, jakie oczekiwania? No oczekiwania są jedne. Co wchodzimy, robimy robotę. No po to tu przyjechałem, tak? Mało mówić, dużo robić. Sam się zgłosiłeś do Gromda? Zgłosiłem się poprzez Sebastiana Scarface'a, bo razem trenujemy. No nikt mi nie kazał, zgłosiłem się sam. Czyli przeżegnałeś się trzy razy i zadzwoniłeś, tak? Tak jest. Miło, słuchaj, jakie oczekiwania jutro? No w sumie. Kurde. Trzy walki, ty jesteś tak, w turnieju jestem przecież. Jestem w turnieju, trzy walki, na trzy walki jestem nastawiony, na pewno nie na jedną. Wejść, wygrać pierwszą, wygrać drugą, trzecią, no i wracać do domu, tak? Gdzieś dobry obiad i tyle, no. Ile lat masz? 28. To jest dobry wiek taki, gdzie już człowiek wie, co ryzykuje, nie ma tej, powiedzmy, takiej nastoletniej, trochę może czasami przeciągniętej do 22, 23 roku życia szaleństwa, tylko już spokojnie wiesz, co ryzykujesz, bo wiesz, jak wyglądają tu walki. Nie chcę cię straszyć. Znaczy się nie. Ja wiem. Mnie nie idzie przestraszyć. Znaczy się, jeśli chodzi o to, to akurat chyba ja się zgłosiłem dlatego, bo właśnie jest we mnie to, co jest w tych 22-latkach. Ja miałem dosyć długą przerwę od boksu. Ja boksowałem amatorsko dosyć długo. W Aleksandrowie, tak? Nie, boksowałem, ja jestem ogólnie z Bydgoszczy, z tym, że przeprowadziłem się do Torunia. Boksowałem za Wiszy Bydgoszcz amatorsko. Miałem około 50. O mój Boże, zawsze lubiłem ten klub. O, no miło słyszeć. Taki pan Kuźma, zabójca Mańkutów był tam, jest? Zgadza się, tak jest. Zawsze podkreślałem, jak mówię o boksie, mówię Kuźma, zabójca Mańkutów. Tak jest, tak było. No ja akurat wywoziłem się od trenera Wojtka Kończalskiego, byłego trenera kadry Polski w boksie. Też pamiętam. Więc oczywiście od razu pozdrawiam trenera. No i mówię, tak jak właśnie wspominałem, ja teraz chyba przechodzę ten moment, kiedy mam ten taki niby 28-letni wiek, ale drzemie we mnie ten taki 20-latek, dlatego się to zgłosiłem, bo gdzieś tam ta adrenalina, no lubię jak jest w moim życiu, nie? Czyli co, możemy na dobrą technikę liczyć, bo gdzieś wyniosłeś ten background, te umiejętności, te podstawy boksu. Znaczy się, no to podejrzewam, że to jest podstawa, tak? Jeśli mówimy tu o walce, no to jest podstawa. Wiadomo, tutaj to nie jest boks, tu nie idzie dobrze gdzieś tam się obronić od ciosu za gardą i tak dalej. Wiadomo, że troszkę się gołe pięści rządzą innymi prawami. Zaś na pewno nie jestem człowiekiem, który nie ma z tym do czynienia, który gdzieś tam wchodzi i będzie rzucał cepami. Jak najbardziej technika, no ale mam nadzieję, że pokażę trochę tej swojej eksplozywności, którą pokazywałem już innym wcześniej, chociażby na sparingach tak samo. Mańkutów kasujesz, czy nie lubisz walczyć z mańkutami? Jak to wygląda? Nie ma to dla mnie większego znaczenia, najlepiej jakby był duży i wysoki. Okej, okay. W turnieju są tacy, masz trzy walki, więc zakładam, że gdzieś trafisz na takiego wymarzonego rywala. No, liczę na to. A tymczasem pierwsza przeszkoda, ruski, tak? Tak jest, dokładnie, zgadza Dziękuję się. Bardzo, Dzięki powodzenia. Bardzo. Powodzenia.